Nie robię nikomu krzywdy. Komputer, procesor Intel i5. Bardzo droga karta graficzna też jest. Mi RAMu mam 16 giga. Chłodzenie. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz i dzisiaj, jak widzicie po tytule, będę sobie rapował. Dokładnie tak, będę sobie rapował właśnie w tym programie. Może to jest trochę nietypowy odcinek. I słuchajcie, co będę rapował? Będę sobie rapował mój opis kanału. Dokładnie tak. Tutaj nie ma oczywiście rymów, może jakieś się uda zrobić na freestylu. I słuchajcie, zanim przejdziemy sobie do rapowania, zanim po prostu wszystko tutaj będziemy sobie po kolei robić, to słuchajcie, w następnym odcinku planuję właśnie wyrapować wasze komentarze, więc jak ktoś chce, to może napisać w komentarzu jakiś tekst do rapu z rymami. Ja w następnym odcinku sobie taki tekst wybiorę i będę go sobie rapował w następnym odcinku. A i fajnie było, jakbyście strzelili łapkę w górę oraz zostawili subskrypcję, bardzo bym się naprawdę cieszył. Zanim będziemy sobie rapować, no to przede wszystkim potrzebujemy bitu. Ja mam taki bit. To się nazywa, no oczywiście on jest darmowy, żeby mi tutaj nie zakusili za prawa autorskie. I ten beat brzmi tak. On jest specjalnie taki mniej więcej rytmiczny właśnie pod ten tekst z opisu. No i co, teraz trzeba oczywiście stworzyć nową ścieżkę. To jest ogólnie program Reaper, co nie? I wszystkie te triki, które za chwilę będę wam pokazywał, to brałem z poradnika brudnej małpy profesora rapu. Także zapraszam też do niego. Tylko będzie z darmowych wtyczek, jedna wtyczka będzie pobrana z internetu. To będzie kompresor. Więc tak, pierwsze co zaczynamy to... pierwsza wtyczka to było chyba Reaverb. Dokładnie tak. I tutaj sobie ustawiam to. I tutaj robimy takie charakterystyczne echo, którego używa każdy raper. Ja to sobie daję tak na minus 40. Kolejna wtyczka to będzie EQ, taki equalizer. Damy sobie clear vocal i podbijmy trochę basu, bo zawsze z basem rap, pamiętacie, że trochę lepiej brzmi. Kolejna wtyczka to jest jedyna, którą pobrałem sobie z internetu, to jest taki kompresor. On jest wbrew wszystkim oczekiwaniom, on jest naprawdę mega ważny. Ja myślałem, że przecież nic nie zmienia głosu i tak dalej, ale on jednak go wyrównuje i to jest w rapie, jak się okazuje, bardzo ważne. Kolejną wtyczką będzie Reatune. I nie wiem w sumie, ja korzystam ogólnie z tego wbudowanego w program i nie wiem, czy przypadkiem jeszcze nie będę odszumiał ogólnie tego mikrofonu, bo mam taki inny mikrofonik, taki bardzo mały i on ma lekkie szumy, także może za chwilę sobie odszumimy. Są stronki, które wychwytują skalę bitu, ale mnie na przykład w szkole muzycznej mniej więcej uczyli, jak to robić ze słuchu. Też pamiętajcie, że trzeba dopasować tonację do swojego głosu, żebyście teraz nie pobierali tego samego bitu i nie ustawiali wszystko tak jak ja, bo każdy ma inną tonację głosu, pamiętajcie o tym. Dam sobie atak na 15, żeby nie było tego charakterystycznego, tego wiecie o co chodzi. Mój wokal sobie podgłośnie i teraz sobie tak, skopiujemy sobie to jeszcze dwa razy i teraz tak, to sobie dajmy na to sobie dajmy na lewą słuchawkę, to sobie dajmy na prawą słuchawkę. Dobra, mamy teraz nasz tekst, który będziemy sobie rapować. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek będę coś takiego robił. Dobra, więc teraz będę sobie to wszystko rapował, pewnie wszyscy tylko na to czekali. No i co, pewnie będę z tego w ogóle próbował jakieś rymy tworzyć, bo to nie będzie fajne do rapowania, bo to w ogóle nie ma rymów. To jest mój po prostu opis kanału. Także dobra, lecimy. W ogóle nawet nie znam bitu za bardzo, nie wiem jak układać ten... Dobra, już będziemy rapować. Cześć, jestem Mati, mam skończoną 15 i lubię nagrywać filmy, Może nie robię tego jakoś profesjonalnie, ale nie robię nikomu krzywdy, Trochę się zająkałem, no ale zobaczymy, co z tego wyszło. Teraz tak słyszeliście mnie bez wszystkich tych efektów, pomyślecie, o kurde, jak on fałszuje i w ogóle, ale pamiętajcie, autotune i te wszystkie inne efiksy naprawdę robią robotę, także to oczywiście nie jest koniec i teraz tak jak brudna małpa będę nagrywać panoramę. Na razie nie będę to jeszcze raz tego nagrywał, tylko po prostu wezmę sobie, stworzę jeszcze jedną ścieżkę i będę nagrywać takie jęki, wiecie o co chodzi, tak jak ci wszyscy raperzy robią, więc dam tu sobie więcej tego echa, żeby to tak wszystko brzmiało gdzieś tam w tle. Dobra, chciałem nagrać najpierw panoramę, czyli te wszystkie jęki, tak jak w tym rapie, że wiecie, takie je, okej, ale po prostu nagram sobie teraz to wszystko na dwie słuchawki, bo nie wiem czy wiecie, ale jak raperzy nagrywają, to nagrywają ten wokal na przykład o to wszystko, nagrywają to trzy razy. Cześć, jestem Mati, mam skończoną 15 i lubię nagrywać. Dobra, mamy już kilka sekund i teraz trzeba zarapować to, bo już mniej więcej to już tam zarapowałem. Oczywiście nie słowo w słowo. I teraz moje podzespoły. Krzywdy? Komputer, procesor Intel i5. Bardzo droga karta graficzna też jest, Mi RAMu mam 16 giga, Chłodzenie procesora Silium PCA 3. To był taki freestyle, że aż normalnie się jąkałem w słowach, co nie?
Ale dobra, mam w ogóle fajny pomysł na to wszystko, za chwilę zobaczycie. Procesor Intel i5. Intel i5. Bardzo droga karta graficzna też jest, ej. Też jest, ej. RAM-u mam 16 giga, ej. 16 giga. Procesora Silium PC, ej. Silium PC. Pierwszy monitor Philips, ej, ej. Ej, ej, ej. A drugi to Hyundai, chińska firma. Jakaś chińska Internet firma. Bardzo szybki, 300 na 300, albo 10. Albo 10, albo 10. Komputer, procesor Intel i5. Komputer, procesor Intel i5. Bardzo droga karta graficzna. Mamy teraz wszystko nagrane, panoramę i to, te takie inne głosy. No i co, to jest ogólnie tyle. I jeszcze nam zostało montaż w Sony Vegasie. Tutaj planuję zrobić już taką wyższą skalę, żeby to nie było wszystko takie, wiecie, monotonne, że tak sobie to wszystko płynie. Więc planuję pójść może tonację wyżej, jak się uda. Aż to zobaczymy na autotunie. Montaż Sony Vegas Pro 14. Miniaturki GIM 2. Tak, wiem, że już bardziej to się chyba fałszować nie dało, ale spokojnie, autotune na szczęście ma stalowe nerwy i powinien to wszystko wytrzymać. Zobaczymy. Ej, Vani Shadowplay. Ej, streamow. Miniaturki GIM 2. Nie inny nagrywanie Shadowplay. Dobra, nagramy to na dwa głosy. Specjalnie tutaj dałem wysoko, teraz będzie niżej. Montaż Sony Vegas Pro 14. Ej, miniaturki GIM 2. Nie żaden jeden nagrywanie Shadowplay. Przyciszymy sobie trochę ten niższy głos, no i zobaczymy, jak to wyszło. Jeszcze bez panoramy i tego wszystkiego. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie fajnie brzmiało. Ej, montaż Sony Vegas Pro 14. Ej, miniaturki GIM 2. Nie żaden jeden nagrywanie Shadowplay. Shadowplay, streamowanie. Nie wiem tego, ej. Dobra, doszła już właśnie druga słuchawka. No i co, w sumie to jest tyle z opisu. Nie mam dłuższego, nie wiem, w sumie nie opłaca się chyba czytać tego szczegóły, zapytania biznesowe. No i co, mam jeszcze taką fajną rzecz, bo ja ogólnie zauważyłem, że bardzo podobnie tworzę jak Taco. Może oczywiście nie mam aż takiego progresu, ale chcę zrobić tutaj pewien zabieg, jak właśnie zrobił Taco. Także dajcie mi chwilę. Jest taka fajna wtyczka, jakbyśmy rozmawiali przez telefon i ona się nazywa Wach Wach, to jest chyba ta. Dobra, to teraz polecimy sobie na totalnym spontanie. Nazwijam słuchawki. Siema, siema, słuchaj, ludzie mnie się pytali, jaki tekst, co nie? Ja mówię, że taki, który mamy pod ręką. Ja na przykład pod ręką mam swój opis kanału, który w ogóle nie ma rymów. No ale co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Piszcie w komentarzach. Teraz pewnie wydaje wam się, że co ty właśnie mówisz? Że to w ogóle o co chodzi z tym? Ale patrzcie teraz, jak to będzie wyglądało. I teraz już wam dam posłuchać całość. Całość ma dokładnie... no, około minuty 20, minuty 18. Także uwaga, słuchamy teraz całości. Siema, siema, słuchaj, ludzie mnie się pytali, jaki tekst, co nie? Ja mówię, że taki, który mamy pod ręką. Ja na przykład pod ręką mam swój opis kanału, który w ogóle nie ma rymów. No ale co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Piszcie w komentarzach. Cześć, jestem Mati, mam skończoną 15 i lubię nagrywać filmy. Może nie robię tego jakoś profesjonalnie, ale nie robię nikomu krzywdy. Komputer, procesor Intel i5. Bardzo droga karta graficzna też jest, ej. Mi RAM-u mam 16 giga, ej. Chłodzenie procesora Silium PC, ej. Pierwszy monitor Philips, ej. Ano drugi to Hyundai, chińska firma. Jakaś chińska firma. Internet bardzo szybki, 300 na 300, albo 10, albo 10, albo 10. Ej, montaż Sony Vegas Pro 14. Ej, miniaturki GIM 2. Nie żaden jeden nagrywanie Shadowplay. Shadowplay, streamowanie. Nie wiem tego, ej. No, także to by było na tyle, mam nadzieję, że się spodobało. Ogólnie postanowiłem, kurde, nie będę siebie robił wariata, będę po prostu pokazywać wam na kanale 100% siebie, no, żeby być po prostu z wami szczery. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. To jest mega spontanny odcinek, trochę wziąłem do siebie takie właśnie słowa, jak mówiliście, że no, na 100 tysięcy miał być raps. I rzeczywiście, coś tam sobie tworzę. Mam nawet kilka takich już piosenek, wiecie, nagranych w pełni, ale oczywiście nie będę wam tego pokazywał, bo...
szczerze boję się reakcji innych. Boję się reakcji innych, bo wiecie, jak zaczną puszczać to gdzieś na mieście czy coś, to będzie mi mega wstyd. Oczywiście pamiętajcie, że mój rap, jeśli to tak w ogóle można nazwać, jest mega amatorski. Nagrywałem to wszystko na takim mikrofonie, na statywie z myszki, więc no nie oczekujcie ode mnie. Przy otwartym oknie samochody jechały, więc... I zajęło mi to dokładnie, słuchajcie, pół godzinki. Także no, taki właśnie kawałek pół godzinki mi zajął. Piszcie w komentarzach swoje teksty, niedługo będzie kolejny odcinek. Trzymajcie się, siemanko. Cześć, jestem Mati, mam skończoną 15 i lubię nagrywać filmy, Może nie robię tego jakoś profesjonalnie, ale nie robię nikomu krzywdy, Komputer, procesor Intel i5, bardzo droga karta graficzna też jest, i RAMu mam 16 giga, chłodzenie procesora Silium PC, pierwszy monitor Philips, ano drugi to Hyundai, chińska firma. Jakaś chińska firma. Internet bardzo szybki, 300x300, albo 10. Montaż Sony Vegas Pro 14. Miniaturki Game 2. Nie żaden jeden nagrywanie Shadowplay streamowanie. Nie wiem tego,